Dziś kolejny wyjazdowy odcinek podcastu Inaczej o Kielcach. Gościmy nie w Kielcach, a w Suchedniowie. I będziemy rozmawiać o sporcie. O sporcie, jakim w Kielcach chyba jest nie do końca popularny jak i jaki to sport nie jest znany. Marcin Batuk, witam i bardzo serdecznie zapraszam. Kielcach. Podcast Marcina Batuga. A moim oraz Państwa gościem jest Szymon Moćko, zawodnik drużyny na Orto Medico z Cyzory Kielce, drużyny koszykarskiej na wózkach inwalidzkich. Dzień dobry. Cześć Szymon. Dzień dobry, witam. Szymon, tak jak powiedziałem, jesteśmy, znajdujemy się poza Kielcami, jesteśmy w Suchedniowie. Dlaczego jesteśmy w Suchedniowie? Um, dlatego, że nasz zespół, Ortomedico Syzory Kielce, jakby mamy ludzi nie tylko z Kielc. Tak naprawdę z Kielc to w sumie jestem tylko ja i tam dwóch zawodników, a mamy ludzi z całego województwa świętokrzyskiego. I Suchedniów to jest po prostu takie optymalne miejsce dla każdego, żeby, żeby dojeżdżał na treningi. Tak idealnie, jakby po środku po prostu. Mhm. A y, wy gracie w koszykówkę na wózkach y, inwalidzkich. Y nim zaczniemy rozmawiać o tej dyscyplinie, to powiedz, czy, czy ona jest popularna w, w, w naszym mieście? Jak? W naszym mieście koszykówka ogólnie jest raczej mało popularnym sportem tutaj na tle piłki ręcznej, piłki nożnej. Ale myślę, że też nie tylko w naszym mieście, bo ogólnie w naszym kraju też koszykówka jest trochę, trochę mniej popularna, a zwłaszcza już ta koszykówka na wózkach. Na pewno w naszym mieście Jesteśmy już w miarę rozpoznawalni jako klub, przez to, że już istniejemy to 10 lat tak naprawdę minęło w tamtym roku. Też mamy trochę takich sukcesów, i większych i mniejszych, więc, więc coraz bardziej myślę, że jesteśmy, jesteśmy tutaj rozpoznawalni gdzieś w naszym mieście. Państwu należą się naszym widzom słowa wyjaśnienia. Ja zdaję sobie sprawę, że dźwięk w tej rozmowie nie będzie optymalny z tego względu, że znajdujemy się. Tak naprawdę na, na hali sportowej, w takiej mniejszej, mniejszej salce, pewnie rozgrzewkowej, pewnie takiej treningowej, gimnastycznej, więc tutaj dźwięk odbija się we wszystkich kierunkach, tylko nie w tym pożądanym, więc mam nadzieję, że jakoś ten dźwięk nam się uda wyciągnąć i, i będzie on w miarę akceptowalny do, do słuchania. Natomiast sam fakt, że że rozmawiam dzisiaj z przedstawicielem drużyny na wózkach inwalidzkich, zobligował mnie do tego, żeby to, żebym to ja do niego przyjechał. Więc stąd taka, taka forma wyjazdowa. Szymek, powiedz mi, ty interesowałeś się sportem od zawsze? Od, od, swojego, od swoich najmłodszych lat? Praktycznie tak, bo już za dzieciaka jakby zawsze. Oglądaliśmy na początku w telewizji mecze i to różnego sportu, wtedy to akurat nie była koszkówka, ale też była piłka nożna bardzo często, była też piłka ręczna i praktycznie od zawsze gdzieś ten sport jakby był. Mój tata też wcześniej biegał na nartach, startował też w jakichś mistrzostwach Polski, mój brat też od zawsze interesował się sportem, no a później właśnie zaczęła się ta przygoda z koszkówką. Mhm. A to pewnie jest trudne, ale ale mam nadzieję, że, że opowiesz o tym, kiedy uświadomiłeś sobie, że koszykówka na wózku inwalidzkim to jest tak naprawdę jedyny sport, czy, czy właśnie sport na wózku inwalidzkim no to będzie ta jedyna możliwość dla Ciebie, żeby ten sport uprawiać. Hmm. Trudne pytanie dosyć, bo nie pamiętam tak naprawdę, kiedy był dokładnie taki moment. No Ja też zacząłem bardzo wcześnie uprawiać ten sport, bo... W wieku 8 lat już jakby tutaj tata zawiózł mnie na pierwszy trening koszykówki i wtedy to jeszcze była taka trochę zabawa, taka dziecięca, ale też od początku jakby złapałem taką zajawkę na to, sprawiało mi to frajdę i, i później z biegiem lat stawałem się właśnie coraz starszy, wiedziałem, że to po prostu chcę, chcę robić. Mhm. A twoja dysfunkcja jest nabyta, ona się w, w trakcie gdzieś pojawiła, czy, czy to jest po prostu taka wrodzona wada? Mm, można powiedzieć, że prawie wrodzona, bo ja chorowałem na nowotwór. Yy, zostałem zdiagnozowany, kiedy miałem 4 miesiące, czyli byłem no, praktycznie no, niemowlakiem. Yy, więc no, można powiedzieć, że od, od urodzenia. Jakby moje życie wygląda tak yy, cały czas, nie, nie znałem innego życia. Yy, yy. Yy, a Powiedz mi, ty sobie właśnie przez to, że, że tata cię zawiózł, żebyś, żebyś uprawiał sport, żebyś pewnie wyszedł z domu, żebyś poczuł tego, tego życia, to była taka forma też dla ciebie oderwania się od stresowania, zapomnienia na chwilę o, o dysfunkcjach? Wydaje mi się, że trochę tak i trochę też przez to, że zacząłem pracować bardziej właśnie z ludźmi o podobnych dysfunkcjach jak ja. Na, na treningach, i tak naprawdę z biegiem czasu, to oni nauczyli mnie takiego, takiego życia takiego, że po prostu, żeby doceniać to, jakie się ma to życie bo wcale nie mam źle, i, i po prostu doceniać jakby każdą chwilę to, że mam możliwość obcowania z takimi ludźmi mam możliwość trenowania sportu który jest, myślę, że nawet bardziej wymagający niż sport pełnosprawnych osób. No jest dla mnie super jakby opcją i doświadczeniem. Mhm. A yy, będąc w szkole, yy, no już o, wchodząc trochę w ten, w ten sport, gdzieś, gdzieś tak jak mówisz, łapałeś, łapałeś tą zajawkę, czułeś się trochę lepszy od, od yy, swoich, swoich kolegów właśnie przez to, że, że ty jesteś aktywny, że ty starasz się no, walczyć z tymi przeciwnościami? Mm. Kurczę, czy lepszy? Wydaje mi się, że nie. W sensie, nigdy nie miałem takiego e, też parcia na to, żeby być jakby od kogoś lepszym, e, ale na pewno fajnie było, że też e, zawsze na takich UEFAch, na przykład w szkole, e, grałem razem z moimi rówieśnikami nawet w sporty, w które generalnie e, nie powinienem, że tak powiem, grać. E, I też przez to miałem też tematy do rozmowy, bo akurat. Też byłem w takiej szkole, gdzie, gdzie dużo osób też trenowało, było w jakichś sekcjach korony w Kielce tam młodzieżowej. Yy, I przez to też miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami i tak od razu lepiej mi się też łapało właśnie kontakt, kontakt z nimi. Mhm. No bo ty jesteś z Kielc, prawda? Tutaj, tak. tu, tu, tu się urodziłeś, tu, tu się wychowałeś, więc no, ten, ten sport w mieście jest obecny, tak? Więc, więc było o czym rozmawiać. nie? Tak, tak, jest, zgadza się w Tegunie. No właśnie sporo znajomych, mam nawet teraz, mamy nieco mniejsze, ale nadal mamy kontakt. Właśnie też grało w młodzieżowych drużynach właśnie e, Industrii Kielce, Korony Kielce też, więc, mhm. więc ten sport zawsze gdzieś tam był obecny. Mhm. No i dobra, i, i tata cię zawiózł, y, tata cię zawiózł na, ten, na ten pierwszy trening koszykarski i co sobie pomyślałeś wtedy? Um. Kurczę, wtedy to było takie dla mnie trochę wow, bo nie wiedziałem, że, że jest taka opcja, że w ogóle szkółka gdzie, jak to ogromne chłopy generalnie w to grają, a tutaj na siedząco i tak dalej i było to dla mnie takie wow. Później też pamiętam, że zacząłem sobie po prostu szukać w internecie jakichś filmów z jakichś już profesjonalnych meczów i zobaczyłem, że to naprawdę robi wrażenie i i wtedy jeszcze za dzieciaka właśnie czerpałem takie wzorce i stwierdziłem, że chciałbym właśnie grać jak ci zawodnicy na, na tych filmikach, tak mhm, istytuła. I już zacząłeś przesiąkać tym, tym chyba tym, tym sportem, bo tak widać od razu się roz, rozchmurzyłeś, rozpromieniłeś, uśmiechnąłeś na samą myśl o tym. E, tak, tak, zdecydowanie. To coraz bardziej jak zacząłem i z biegiem czasu, jak byłem coraz starszy, to zacząłem bardziej śledzić też te ligi właśnie zagraniczne, profesjonalne zawodników, czy naszą kadrę właśnie narodową I, no i ten sport tak coraz bardziej jakby e, stał się dla mnie takim motywatorem do tego, żeby też grać Ponieważ ten program jest na YouTubie, to bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby kanał subskrybować, a rozmowę komentować podawać dalej e, lajkować i wszystkie inne te rzeczy, które są związane z tym, żeby ten film Dotarł do jak największej grupy ludzi, bardzo proszę, by robić. Inaczej o Kielcach jest także na Facebooku i na Instagramie, więc bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby polajkować. Nie przegapicie wtedy Państwo żadnego odcinka. A rozmowy są także publikowane w streamingu na Spotify i na Apple Podcast, więc tam również jesteśmy dostępni. Warto nas na tych platformach śledzić. Słuchaj, Szymon, przed naszą rozmową zapytałem Cię właśnie, czy Ty się też interesujesz koszykówką, czy tylko w nią grasz? Nie, no też interesuję się dosyć mocno, oglądam też NBA. Teraz troszkę rzadziej, bo też studiuję i po prostu ceniłem sobie bardziej sen, ale, ale też śledzę na bieżąco, jakby, co się dzieje. Moim ulubionym zawodnikiem jest James Harden. Także, no taka oszykówka, gdzieś nawet poza tym, że w nią gram, to zawsze gdzieś tam śledzę media społecznościowe, gram w gry, czytam książki, więc, więc jest. Ty założyłeś na dzisiejszą rozmowę swoją firmową koszulkę. Ja też założyłem koszulkę Los Angeles Lakers, żeby nawiązać jakoś do tego do tego, że rozmawiamy o koszykówce. E, tak jest. Jestem barwach klubo. Słuchaj. E, chciałem, się ciebie, chciałem się ciebie zapytać, czy. Mm, czy koszykówka na, na wózkach inwalidzkich to jest. E, to jest dobra forma do tego, żeby. E, no tak jak, tak jak ja powiedziałem o Tobie, trochę ryzykując tą tezę, żeby zapomnieć o swojej niepełnosprawności. Myślę, że może nie do końca, żeby zapomnieć, ale jest na pewno dobrą formą, żeby sobie coraz lepiej z nią radzić i... koszkówka na wózkach jest czymś takim, co jakby pomaga nam zaakceptować to, bo tak naprawdę nie da się zapomnieć o tym, że, że jesteśmy tymi osobami na wózkach, że mamy jakieś tam pewne ograniczenia. To trzeba jakby zaakceptować, trzeba wiedzieć, że tacy jesteśmy, ale pokazuje nam, że z tymi, że tak naprawdę ta nasza niepełnosprawność to tak jak u kogoś, nie wiem, po prostu jakieś cechy wizualne i tak naprawdę nie musi nam to w niczym przeszkadzać. Możemy się spełniać jako sportowcy, chłopaki też. Ja studiuję, chłopaki pracują, uczą się, y, mają swoich znajomych, mają swoje rodziny, więc tak naprawdę ta niepełnosprawność to jest tylko jakby element u nas naszego po prostu wyglądu. Y, I nie, moż, nie musi nas wcale ograniczać. I, I właśnie to Koszkówka też udowadnia, przez to, że y, możemy uprawiać sport, tak jak, tak jak każdy tak naprawdę. A y, każdy sport dla osób niepełnosprawnych jest tym. O czym właśnie przez chwilę powiedziałeś? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ja tutaj mówię dużo właśnie o koszpówce, bo sam ją po prostu trenuję, więc dla mnie to jest jakby najlepszy sport tak naprawdę, ale uważam, że każdy sport, tak jak mieliśmy okazję spróbować się w piłce ręcznej, tak jak słyszałem o tenisie na wózkach, o tańcu, jest bardzo mnóstwo takich sportów i uważam, że każdy jakby no, opiera się po prostu na tym samym, że takim yy, przeciwdziałaniu swoim słabościom po prostu i udowodnieniu, że, yy, że ta niepełnosprawność jest, ale nie ogranicza nas w żaden sposób. Yy, to prawda, bo w, w Kielcach mamy, ja znam przynajmniej dwie, dwie osoby, które są niewidome, a osiągały ogromne sukcesy na igrzyskach parolimpijskich. To pewnie wiesz o kim mówię, o opływaku Wojtku Makowieckim, tak. który w, w 2016 srebro zdobył i o Biegaczu, który. Olek Kosakowski. Tak. Znasz chłopaków? Tak, tak. Znam, bo nawet Olek chodził do mojej szkoły. Do tej samej, do której ja chodziłem. Do Norwida? Do pod... Tak, do Norwida i do podstawówki też. Tam jego mama w ogóle mnie uczyła też. Także. <grym> Aha. Więc, więc no, chyba, chyba każdy ten, ten, ten sport tak, dla, dla, dla niepełnosprawnych jest, jest właśnie tym. Tym, co mówisz. Tak, tak. No tutaj właśnie przykład Olka, którego nie poznałem osobiście, jakby e, kojarzę tylko gdzieś tam z widzenia. E, czy przykład Wojtka jest taki, że mimo tego, że właśnie osoby, oni akurat niewidzący, e, zdobyli medal chyba na Paralimpiadzie, więc to więc jest no niesamowity sukces tak naprawdę i, i mimo swojej właśnie niepełnosprawności, no też nie mają żadnych ograniczeń. No dobra, to porozmawiajmy trochę o Twojej dyscyplinie. Rozpromujmy ją trochę wśród, wśród tej grupy, która nas ogląda, osób zupełnie niezwiązanych z koszykówką. Jaka to jest, jakie są zasady tej, tej dyscypliny? Podstawową, może powiem o zasadach i o różnicach trochę. Podstawową taką różnicą to jest to, że po prostu siedzimy na tych wózkach i tak naprawdę to jest Jedyna taka różnica, która się rzuca w oczy, bo wymiary boiska są takie same, piłki są takie same, kosze są na tej samej wysokości. Jeśli chodzi o błąd kroków, to tutaj też jest troszkę się różni. W koszkówce musisz kozłować cały czas, oprócz dwutaktu, oczywiście, a tutaj dwa razy można dotknąć się ciągów, dwa razy można odepchnąć ciągów i trzeba zakozłować, bo jeśli trzeci raz jakby dotkniemy, to jest odgwizdywany błąd błąd kroków. Mhm. Poza tym, no to faulę też jakby nie można uderzać wózkiem w momencie rzutu. Jeśli jakby zawodnik cię już wyprzedził, nie możesz mu wjeżdżać w tył, jakby w tył wózka, wtedy też jest zgwizdywany faul. Tutaj o tych przepisach jakby na pewno dużo, dużo można rozmawiać, ale to są takie najbardziej, takie najbardziej podstawowe. Mhm. Ja też czytając sobie troszkę o tych zasadach, bardzo pobieżnie oczywiście zwróciłem uwagę na to, że są różne klasyfikacje schorzeń zawodników. To jakbyś wyjaśnił, na czym to polega? E, tak. E, z, ja na przykład jestem zawodnikiem, który ma uszkodzony rdzeń kręgowy na e, dość wysoko, bo w odcinku piersiowym, e, więc mam tą jakby sprawność na boisku, sprawność medyczną, mam e, najmniejszą. Czyli mamy jakby jeden punkt tylko. E, za to mój brat, który jest naszym też grającym trenerem, e, ma dysfunkcję kolana, e, ma dysfunkcję w kolanie e, i tak naprawdę może funkcjonować zupełnie normalnie na co dzień, jedynie nie może grać w koszkówkę bieganą. E, I ta jego sprawność, z racji, że jest no, dużo sprawniejszy niż ja, e, ma punktów 4,5, czyli maksymalną ilość. I suma tych wszystkich zawodników, całej piątki, która znajduje się na boisku, nie może przekroczyć 14,5 punkta w klubach i 14 na poziomie narodowym. A to jest też głównie po to, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład kluby tworzą sobie całą piątkę z zawodników sprawnych tak naprawdę. Taki jak na przykład mój brat, że będą sami tacy sprawni zawodnicy. I to też powoduje taką większą integrację, że muszą dobrać skład tak, żeby nie przekroczyć tych punktów. I muszą, musi być grać na e, dwóch, na przykład, mniej sprawnych zawodników, takich jak ja, i trzech tych bardziej sprawnych. Czyli to premiuje tych, promuje tych mniej sprawnych. Tak, tak. Którzy też mają jakby bardzo, bardzo ważne zadanie e, na boisku, którego może i nie widać w statystykach, nie widać gołym okiem, ale, ale no to jest e, nieoceniane, tak no, czyli, czyli jakie? E, tak jest stawianie zasłon, bo nie oszukujmy się, teraz w obecnej koszkówce to głównie ci wyżsi zawodnicy, ci sprawniejsi zdobywają większość punktów, co widać po, po meczach i tak dalej. Właśnie w każdych drużynach tak jest. A ci niscy zawodnicy mają za zadanie wprowadzać tych jakby wysokich zawodników pod kosz, robić zasłony, jak najbardziej ułatwiać im grę. I tak naprawdę, gdyby nie oni, to tych punktów by ci wysocy nie zdobywali. I tego nigdzie nie widać, to jest taka Troszkę niedoceniona robota, ale jakby właśnie te najlepsze drużyny w Europie czy najlep najlepsze reprezentacje właśnie tymi małymi zawodnikami osiągają swoje sukcesy. I to jest twoje zadanie? Mniej więcej tak. <laughs> I jak ci wychodzi? Kurczę, nie wiem, ja to tak nie, nie lubię mówić jak jakby ja gram, to myślę, że ktoś inny musi ocenić, trener bądź inni zawodnicy. Wydaje mi się, że na tyle ile mogę, tyle robię po prostu. Aha. A powiedz mi, to brzmi trochę skomplikowanie, ale to, to... Na pewno koszkówka na wózkach jest dużo bardziej taką zespołową grą niż koszkówka biegana. Bo w koszkówce bieganej jednak często jest, ten, jest spacing, jest e, miejsca na tą grę indywidualną. Często, e, często jest właśnie ta gra indywidualna po prostu pod kosz. A tutaj jednak indywidualnie no nie da się grać w ten sport tak naprawdę. Wiadomo, że punktować ok, może punktować dwóch zawodników trzech tylko w meczu, ale jednak to jest robota całej drużyny, zarówno w ataku, jak i w obronie. A tutaj na no, bieganej koszkówce jednak ten jeden taki wybitny zawodnik, no może, może tak powiem, grać indywidualnie. Te zasłony mają, ja tak to jest moje zdanie, że te zasłony mają dużo mniejszą rolę niż w naszym sporcie, w koszkówce na wózkach. Mm -hmm, mm -hmm. A ile trzeba trenować, poświęcić na to czasu, żeby, żeby być zawodnikiem na takim sensownym poziomie? Myślę, że zależy. Dużo zależy też od sprawności. Na pewno ci sprawniejsi zawodnicy mają troszkę łatwiej. No po prostu ze względów, ze względów motorycznych tutaj nie ma co się oszukiwać tak myślę, kurczę, ciężko mi określić, bo to też bardzo zależy indywidualnie, zależy od częstotliwości tych treningów, jeśli się trenuje regularnie, to, to na pewno szybciej dojdziemy do takiego większego poziomu niż jak trenujemy mniej regularnie. A jak wyglądają Wasze treningi? Czy to jest tylko praca, tylko zajęcia takie na, na hali rzutowe, właśnie takie taktyczne, czy, czy również fizyczne i na, na siłowni też trenujecie? Ja bym powiedział, że Teraz w obecnej koszkówce na wózkach, to jest głównie motoryczne właśnie. E, wiadomo taktyczne, też oczywiście mamy jakieś zagrywki i tak dalej. Rzutowe treningi e, w, też mamy bardzo często na hali, ale głównie teraz się bardzo opiera to też na motoryce, dlatego mamy też trzy razy w tygodniu treningi na siłowni. E, no bo jednak z tej siły tak naprawdę teraz, teraz się biorą e, ci najlepsi zawodnicy. Mhm. Czyli to nie jest amatorka? No nie, amatorką można to nazywać tylko dlatego, że po prostu nie jest, ta liga nie jest zawodowa, nie zarabiamy z tego pieniędzy. Jakby każdy ma swoją pracę, swoje, swoje rodziny i tak dalej. I to nie jest nasz zawód. Trenujemy amatorsko, ale jeśli chodzi o poziom, no to ja uważam, że to amatorka nie jest. Mhm. A która? Inaczej? gdzie koszykówka na wózkach jest popularna poza Ameryką, bo tam jest koszykówka sama w sobie popularna, więc pewnie na wózkach też, tym bardziej, że patrzyłem klasyfikację medali na Igrzyskach Paraolimpijskich, to tam Amerykanie są chyba od początku na podium. Więc no od początku, czyli tak od 60 któregoś roku, więc ich nie bierzemy pod uwagę, ale czy, czy, gdzie, gdzie jeszcze koszykówka na, na wózkach jest popularna? Chociaż powiem Ci tutaj z, tymi, z tą Ameryką, to tak, mają swoją ligę, jest ona niezła, ale czy poziomowo jest jakby lepsza od polskiej ligi? Nawet nie wiem, czy tam jest zawodowa liga, szczerze mówiąc, bo większość ogólnie kadry amerykańskiej grają wszyscy w Europie. I generalnie to tak, reprezentacja Stanów no to jest no jest top 1, top 2 teraz na świecie. E, mistrzostwa świata, e, mistrzostwa Ameryki, Igrzyska Olimpijskie no wygrywają praktycznie wszystko, albo są na podium przynajmniej. Więc tak, ale większość właśnie Amerykanów gra w Europie i w tych najlepszych ligach obecnie um, najlepsze ligi no to jest Hiszpańska na pewno. Hiszpańska liga jest, jest bardzo mocna, właśnie dużo mm, Zarówno Hiszpanów, jak i Brytyjczyków, Amerykanów. Bardzo dużo tam gra zawodników z zagranicy, no bo też zawodowa liga. Liga włoska jest też mocna, liga niemiecka, liga turecka też jest bardzo mocna. Francuska może nieco mniej, ale też mają z tej czołówki, jakby też są bardzo dobre zespoły. Więc no, głównie te ligi zachodnie plus ta turecka. Czyli jednak te kraje, które, w których koszykówka jest również popularna. No tak, tak, tak naprawdę tak. Czyli po prostu to zainteresowanie tym, tym sportem jest masowe. Mo, może, może oprócz Turcji, ale yy, tu, w Turcji też mam wrażenie, że, chociaż tam wiadomo, jest też parę klubów koszykarskich, które, które są znane w Europie, yy, ale koszkówka na wózkach w ogóle sama w sobie tam się cieszy, cieszy bardzo dużą popularnością. Tam yy, w samym Stambule są trz, trzy kluby, właśnie koszykówki na wózkach, w tej najlepszej lidze. Nie wiem, czy są w jakichś yy, niższych ligach. Łącznie zespołów to myślę, że koło setki na pewno jest, więc, więc tam to też się cieszy bardzo dużą popularnością. Też e, duże pieniądze są pompowane w Turcji tak naprawdę w ten sport. Mhm. W Polsce żadne pieniądze nie są pompowane? E, no można powiedzieć, że nie. W sensie wiadomo, tam wsparcie tutaj e, my akurat mamy z Urzędu Miasta, czy z urzędu marszałkowskiego, e, też na własną rękę gdzieś szukamy sponsorów, więc... Jeśli chodzi o nasz klub, to funkcjonuje to bardzo dobrze. Tak naprawdę myślę, że najlepiej w Polsce. Ale jeśli chodzi o ogólne, o, o całą Polskę, jeśli chodzi o koszkówkę na wózkach, no to no, jeśli porównując do zachodu, porównując do takiej Turcji, no to jesteśmy na pewno daleko w tyle. Mhm. Jeśli chodzi, nawet nie o samo wsparcie, ale też o popularność o, o tej dyscypliny. Ale wśród kogo trzeba ją promować? Wśród y, widzów przeciętnych, czy wśród y, ludzi, którzy potencjalnie mogą ją uprawiać? Myślę, że i tutaj, i tutaj. Dlatego, że na pewno wśród ludzi, którzy, wśród osób z niepełnosprawnościami, którzy mogliby to trenować, bo przez to też jest nowy narybek zawodników, a nie ukrywajmy zawodników też brakuje. Bo jeśli chodzi właśnie o młodzież tutaj. Y, Teraz odwołam się do kadry jakby młodzieżowej. Młodzież ogólnie jest w koszkówce na łoskach do 22 roku życia, to tych zawodników teraz tak naprawdę jest mało, jest bardzo mało. Porównując z innymi krajami, gdzie Polska no wcale nie ma tak mało ludzi, bo 38 milionów, to ciężko jest w ogóle znaleźć właśnie zawodników, bo często jest takie przeświadczenie wśród osób niepełnosprawnych, że żeby nie wychodzić z domu, że ten sport to nie dla mnie itd. i tak dalej. Więc na pewno tutaj też ta promocja by się przydała. Po prostu, żeby szukać przyszłości w tym sporcie też, bo no, nie oszukujmy się niedługo ci zawodnicy, którzy dużo osiągnęli, przejdą na emeryturę. Jeszcze jakby ja jestem z tego młodszego pokolenia, ale za nami już średnio jakby jest. Jest to kolejne pokolenie. Ale też właśnie wśród. Kibiców pełnosprawnych wśród kibiców, chociażby koszykówki w Polsce, gdzie Śląsk, Wrocław, Legia Warszawa. Tam też myślę, że przydałaby się taka promocja tego sportu, bo tak jak na przykład kluby na zachodzie też funkcjonują często przy sekcjach bieganych i kibice na przykład przychodzą nawet nie tylko sympatycy tego klubu na wózkach, ale w ogóle sympatycy klubu. Eee, przychodzą, przychodzą na te mecze, więc to też by się przydało. To niech ta nasza rozmowa na moim skromnym kanale, który ma w tym momencie niewiele ponad 80 subskrypcji, niech ona się niesie. Dlatego zachęcamy do tego, żeby ją szerować, komentować i niech to, niech to dobre słowo, niech ta skromna forma promocji się, się naprawdę poniesie. I, i, I chyba co, każda kolejna osoba, która usłyszy to, to jest sukces. Eee, Powiedz mi taką rzecz, a ty akurat jesteś złym przykładem, żeby o tym rozmawiać, ale dotknąłeś tego wątku, ja go pociągnę, powiedziałeś o tym, że ludzie z niepełnosprawnościami boją się wychodzić, są tacy nieśmiali w ogóle. To może też i rodziców tych, tych ludzi trzeba, trzeba namawiać do tego, że to nie jest nic złego i pokazywać im, że, że tu się krzywda, nie stanie. No, tak jak mówię, Twoi rodzice nie są dobrym przykładem, bo Tata sam Cię przyprowadził, więc, więc nie, ale no to, to też trzeba i taką też barierę chyba pokonać, nie? Um, tak, bardzo, bardzo zachęcam. Ja akurat miałem to szczęście, że moi rodzice zawsze byli aktywni, aż czasami się śmiemy, że aż za bardzo aktywni. I gdzieś od początku nie ukrywali mnie przed nikim, pchali mnie do ludzi właśnie w ten sport w ogóle wśród, wśród ludzi więc też zachęcam właśnie rodziców takich dzieci czy młodzieży właśnie niepełnosprawnej, że tak naprawdę z każdą niepełnosprawnością jakiś sport, ja akurat wybrałem koszkówkę, się znajdzie i to jest fenomenalna okazja, żeby właśnie to dziecko poznało trochę świata, popcowało z tymi ludźmi, którzy ten sport trenują i po prostu też, jeśli coś mu się spodoba, żeby się w tym rozwijało, bo, bo naprawdę może wiele osiągnąć. Mhm. Jeszcze yy, pomieszam teraz wątki i wrócę do, do tego, o którym rozmawialiśmy. A propos zasad, to bym chciał o sprzęcie trochę porozmawiać, bo wy też macie takie specjalne wózki, które mają pochylone koła specjalnie pod kątem ustawione. To też są takie wózki sportowe. Yy, tak, zgadza się. Yy, te wózki, no to podstawową różnicą jest ten, zderzak jakby z przodu. Ja teraz jestem na wózku takim codziennym, ale te sportowe mają zderzak po prostu żeby e, dla bezpieczeństwa, przy, bo koszkówka jest bardzo kontaktowym sportem, e, kółka też są pochylone jakby na bok, e, żeby ten wózek nadaje to też mu takiemu zwrotności, żeby był po prostu szybszy. Są też kółka z tyłu, które zabezpieczają nas przed upadkiem do tyłu, znaczy zabezpieczają. No. Na pewno jest mniej tych upadków, ale i tak są. I jesteśmy też przypiętymi, przypięci pasami, żeby po prostu nie wypaść z tego wózka. I też wózki się różnią pod względem wysokości. Po prostu ci bardziej sprawni zawodnicy siedzą na wyższych wózkach. Tam są pewne ograniczenia centymetrowe, żeby też ten wózek nie był za wysoki. A ci sprawni po prostu siedzą na wysokim. No ja bym się na takim wysokim nie utrzymał, bo po prostu jest inny środek ciężkości i moja niepełnosprawność mi nie pozwala mhm. takim jeździć. No czyli po prostu to jest. No, w toku lat rozwoju tej, tej dyscypliny wszystko już zostało tak jakby przetestowane, sprawdzone i, i wiadomo, tu, tu, tu się już nowości nie poszukuje, tu już wszystko jest jasne. No, można powiedzieć, że tak, że, że tak jak się rozwinęło to właśnie pod względem tych klasyfikacji i tak dalej, to już na razie się nie zmienia. Też pojawiło się bardzo dużo firm, które produkują te wózki, u nas w Polsce może nie, ale ogólnie na świecie. No i chyba, chyba się na razie na nie dzieje. powiedz, to jest drogi sport? Jeśli chodzi o koszt samego wózka, no to zaczynamy tak od 10 tysięcy do nawet 30 tysięcy złotych, tak maksymalnie. No to taki od, koszt samochodu. Zależy od marki, zależy ten, no taki, można tak powiedzieć, koszt samochodu. Są Ko, koła i blacha tak naprawdę, nie ma żadnego silnika, a koszt jest podobny, więc... To, to sporo chyba, nie? Sporo, sporo. No u nas też mamy to szczęście, że jakby um, mamy to wsparcie właśnie od sponsorów, czy ten i zawsze na ten wózek, e, nikt nie musiał jakby wykładać z własnej kieszeni na ten wózek, tylko, tylko udało się znajdować na to środki, e, ale wiem, że na przykład w innych klubach różnie to bywa z tym, więc... No To jest na pewno ten największy problem też z rozwojem z tej dyscypliny, to po prostu brak środków. Przez co też tak ważne jest proponowanie. Propagowanie. Propagowanie dokładnie <laughs> tej dyscypliny, bo przez im większe zainteresowanie, tym znajdzie się więcej sponsorów i, i te środki się znajdą. i Przez to ta dyscyplina będzie się rozwijała dalej. Dobra, to porozmawiajmy chwilę o tym, jak ta dyscyplina w Polsce wygląda. Powiedziałeś, że Twój klub Orto Medico z Zory Kielce jest Kielce no, stoi na bardzo wysokim poziomie. A ile generalnie jest klubów w Polsce? W pierwszej lidze, czyli w tej, w której my gramy, tej najmocniejszej, jest obecnie sześć klubów, a w drugiej lidze jest klubów chyba też sześć, tak mi się wydaje, chociaż teraz pamiętam. A tak naprawdę no, od paru lat to my i zespół z Konina, Jakby wiemy się o te najwyższe trofea. Tak naprawdę teraz co roku finał wygląda tak samo, gramy my i Konin. Już nawet jesteśmy nazywani przez w lidze wśród naszego środowiska jako takie El Clasico, taka Święta Wojna. Tak jak Industria z to to my mamy właśnie z Koninem. Więc no, tak naprawdę dwa takie kluby, które stoją no, na najwyższym poziomie. Trzeci zespół z Konstancina też jest dobry, ale jednak no, poziom niżej. No i też myślę, że organizacyjnie to też najbardziej właśnie te nasze dwa kluby stoją na tym mhm. poziomie. Mało. Mało. 12 klubów? Mało. Nawet województwie jest więcej niż tych klubów. No tak. Tam może jeszcze te dwie drużyny, które jeszcze po prostu nie startują w ale mają jakieś zajęcia z Koszykówki. Tam słyszałem, że jakieś gdańskie, coś, coś to okolica. Ale właśnie to jest ogólnie mało tych klubów. To jest problem, że na przykład takie duże miasta jak Gdańsk, Wrocław, nie, Lublin nie potrafią właśnie stworzyć miasta, gdzie jest po pół miliona ludzi i nie potrafią stworzyć takiej drużyny na, na wózkach gdzieś na, na takim wyższym poziomie. Warszawa też ma ma drużynę, ale też drugoligową. Jakby też na takie miasto, tylko jedna drużyna i drugoligowa, no to też... też Słabo. Ale co jest ważniejsze do tego, żeby stworzyć drużynę na w miarę niezłym sportowym poziomie, czy żeby ją stworzyć w ogóle? Co jest, co jest tak naprawdę ważniejsze, nie? Z teraz, z Twojego punktu widzenia? Hmm. Ciężkie pytanie. Ja bym na przykład tak powiedział, żeby stworzyć ją w ogóle, żeby integrować, żeby zachęcać, żeby popularyzować, żeby ja że uświadamiać. Trochę jedno ciągnie drugie, bo. Na pewno stworzyć w ogóle te drużyny. Uważam, że powinno ich być dużo więcej, zwłaszcza, że z tego co ostatnio czytałem jest 4 miliony osób z niepełnosprawnością w Polsce. To nie jest mało. Więc stworzyć w ogóle tą drużynę i im więcej tych drużyn będzie się tworzyć, tym większe zainteresowanie, tym większe środki i tym więcej zawodników, treningów i tak dalej, ten poziom będzie rosnął, tak czy siak, więc myślę, że tak jedno ciągnie drugie po prostu. A czy w koszykówkę, na wózkach, w ten sposób spytam, z jakimi dysfunkcjami, z jakimi niepełnosprawnościami można próbować uprawiać ten sport? No na pewno takie jak ja, czyli po prostu uszkodzony rdzeń kręgowy, niezależnie tak naprawdę na której wysokości. Też osoby są bardzo często po amputacjach, na przykład nogi czy dwóch nóg. Są osoby takie, właśnie jak mój brat, czyli po prostu z nawet niewidocznym skorzeniem, tak naprawdę. Wiadomo, to też nie jest takie proste, bo się przychodzi przez specjalne komisje międzynarodowe. Ta komisja cię dopuszcza, czy może grać w ten sport, ale też właśnie osoby po takich, z takimi problemami, których na co dzień nawet nie widać. Też się spotkałem często ze zwyrodnieniami stawów. I ogólnie każda tak naprawdę dysfunkcja, którejkolwiek skończy, bo czasami osoby też z problemem z ręką też grają w ten sport. Z ręką nawet, tak? Tak. Sam widziałem takiego Argentyńczyk. Jest zawodnik, który nie ma ręki, ma amputowaną, tylko nie tutaj, nie tutaj, tylko tutaj. Nie ma, nie ma całego, całego ramienia, jakby mm -hmm. po prostu, ma tylko jedną rękę i odpycha się jedną ręką. I gra normalnie, jeden z, teraz już powoli tam emeryturę mu się zbliżał, też już starszy zawodnik, ale grał też bardzo długo w Europie. Tak naprawdę czołowy zawodnik kadry też Argentyny, więc i jedną ręką gość grał. Także... Niesamowite, Niesamowite. No, robiło wrażenie. Słuchaj, ale ja mam z, z jednej strony, tutaj rozmawiamy o tym, jak tą dyscyplinę popularyzować i zachęcać do, do powszechnego Uprawiania, a z drugiej strony ja mam wrażenie, że jest boom na sport wśród osób niepełnosprawnych. Amfutbol jest tego chyba najlepszym przykładem. E, tak, nawet ostatnio, tak, pół, pół seria się śmialiśmy, że e, amfutbol nam zabiera trochę zawodników, właśnie. E, tak, no ja się, też się z tego cieszę, ale i tak uważam, że e, ten boom może jest, na pewno jest więcej e, zawodników niż było. Ale i tak to jest jeszcze mały procent tego, tego co mogłoby być po prostu. Mhm. I myślę, że, że też na pewno by pomogła w tym takie zainteresowanie właśnie wśród mediów, zainteresowanie w ogóle wśród ludzi, trochę połączenie tych sportów. Dlatego fajnie, że właśnie udało nam się zrobić pokaz też na meczu Industrii Kielce. Połączenie właśnie między tymi sportowcami i takie pokazywanie wśród, wśród, wśród innych dyscyplin też że to jest taki fajny sposób właśnie na promocję. No i jak? To, to powiedziałeś o tym meczu, więc od razu cię zapytam, jak, jak było? Kurczę, fajnie. Szczerze mówiąc, miałem stres lekki, bo pierwszy raz zobaczyłem tyle ludzi na hali, bo u nas jeszcze nie było tyle. Jeszcze, może kiedyś będzie. Fajnie, na pewno my też jakby grywaliśmy sobie w tą piłkę ręczną, tak po prostu for fun na, na treningach. Dostaliśmy to zaproszenie i fajny sport, swoją drugą piłka ręczna też właśnie, nie mogę jeszcze nic więcej mówić, ale myślimy ogólnie nad jakimiś, żeby bardziej po prostu pociągnąć tą piłkę ręczną i fajnie właśnie, że też mimo, że to była jakby przerwa meczu, często ludzie wtedy wychodzą gdzieś, to dużo ludzi też zostało i patrzyło z takim naprawdę zaciekawieniem i i myślę, że z fajnym odzewem też się to spotkało właśnie w mediach, że, że jako pierwszy mecz piłki ręcznej tak naprawdę w Polsce e, na, mówię na wózkach. I faj, fajnie, fajnie, że była taka akcja, bo spotkało się to ze sporym odzewem i, i może pomóc zarówno jednej, jak i drugiej stronie tak naprawdę. Słuchaj, takie pytanie mi się nasunęło, jak rozmawialiśmy o tych poważnych ligach. Czy ty... Myślałeś o tym, czy chciałeś przejść na zawodostwo? E, tak, tak. To tak naprawdę jeszcze parę lat temu miałem coś takiego, że zdaję maturę i gdzieś chciałbym pojechać gdzieś na kontrakt e, właśnie, żeby grać. E, grać po prostu za pieniądze. E, ale troszkę priorytety mi się zmieniły. Też trochę wydoroślałem. to były takie jakby e, taki napalony młodzieżowiec, że tak powiem. E, trochę mi się priorytety zmieniły, na razie studiuję e, i chciałbym kierunek właśnie skończyć. A studiujesz? E, studiuję psychologię e, w Kielcach też na, na UJK. E, I na pewno chciałbym te studia skończyć. E, myślę, że chciałbym kiedyś właśnie spróbować takiego, takiego zawodostwa, ale na ten moment to nie jest też mój, mój priorytet. Mm -hmm, mm -hmm. Albo oh. e, najbardziej bym w sumie chciał, żeby to zawodostwo też przyszło do nas, do Polski. No. Bo wyjechać też i fajnie, ale najbardziej bym chciał, żeby tutaj właśnie taka liga zawodowa na przykład powstała. No tak, tak. To jak przejść na zawodowstwo i nie wyjeżdżać, to jest, to jest najlepsze połączenie. Mm. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Reprezentacja Polski na wózkach inwalidzkich w koszykówkę, to jest ona jest na, na, na wysokim poziomie w Europie? Gdzieś tam się liczy, nie liczy? Ty, ty, ty jesteś jej członkiem? Um. Jej członkiem zdarzało mi się, byłem na kilku zgrupowaniach, właśnie tej reprezentacji, mówię o reprezentacji już jakby seniorskiej, tej, tej głównej, bo w reprezentacji juniorów, no to już od, od kilku, kilku lat jestem tam w sumie czynnym zawodnikiem. W reprezentacji seniorskiej byłem na zgrupowaniach, później tam po pewnych niesnaskach, niestety. Eee, już mniej nie gram. Eee, jeśli chodzi o reprezentację, no to gramy w tej najmocniejszej dywizji europejskiej, czyli dywizji A. Eee, czyli jakby nie ma już nic mocniej, ale eee, też brakuje tych takich sukcesów międzynarodowych. Na ostatnich czasach Europy miejsce ósme, na poprzednich szóste. Eee, chyba tylko raz w historii mieliśmy, byliśmy w czwórce. Eee, na olimpiadzie to w ogóle byliśmy tylko raz właśnie w historii w Londynie w 2012 roku. Eee, Ciebie nie było tam? Nie, nie, ja to wtedy ty. <głos> <głos> wtedy miałem 9 lat, także... <noise> no to nie, to nie miałeś nie miałeś eee, szans. Ale nawet jako kibic też pewnie, pewnie nie. nie. Nie, oglądałem przed monitorem, pamiętam, także. Eee, ale no, no, troszkę brakuje tych sukcesów, jednak eee, ja uważam, to jest takie moje zdanie, eee, że trochę potrzeba takiego odświeżenia w tej, w tej reprezentacji, trochę młodych zawodników powinno przyjść i. No, widać też po innych reprezentacjach, że na przykład tak jak o Turcji dużo wspominałem, to Turcja teraz kompletnie odmłodziła kadrę i wcześniej też była czołówką Europy, później zaczęła spadać, no bo wiadomo zawodnicy po prostu się starzeli, teraz odmłodziła kadrę i znowu zajęli piąte miejsce, a grali naprawdę bardzo dobrze i myślę, że za kilka lat Turcja będzie tutaj na pewno topką w Europie, więc, więc myślę, że to, to jest potrzebne na pewno. Dobra, drzwi się otworzyły, trener yy, wszedł, wyraźnie dał do zrozumienia, że trzeba kończyć. Więc, ostatnie pytanie. Yy, zakładamy, że już przekonaliśmy tych, którzy chcieliby spróbować, gdzie można się do Was zgłosić um, i jak to zrobić? Na pewno, przez Facebook, yy, Medico Cezary Kielce. Tam też biogramy są podane, nasze wszystkie dane. Jest adres e-mail, jest numer telefonu, no, godziny treningu chyba też są. Ale mogę też wspomnieć, że treningi mamy we wtorki i w czwartki o godzinie 20 na hali na ulicy sportowej 5-Uschodniowie, więc wszystkich tak, tak naprawdę z jakimiś dysfunkcjami zapraszamy na treningi i patrząc po naszych sukcesach, po tym co, co osiągamy, na pewno nie pożałujecie. Super. E... Szymon Moćko, zawodnik Orto Medico Kielce, czyli drużyny niepełnosprawnych grających w koszykówkę na wózkach. Moim oraz Państwa gościem w tym odcinku Inaczej o Kielcach był. Szymon, bardzo Ci serdecznie dziękuję, dziękuję za rozmowę. Kończymy bardzo szybko, bo Szymek musi lecieć na trening, więc w telegraficznym skrócie zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania na YouTubie w streamingu i w mediach społecznościowych tak, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast, pełno tego jest. Bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Marcin Batuk, do widzenia.